Szanowni Państwo, te 5 lat dla samorządu powiatowego były dość trudne, obfitowały wydarzenia, którym trudno nadać rangę optymistycznymi. Najpierw nawiedziła nas pandemia, potem wybuchła wojna w wymiarze tym, w Ukrainie, w wymiarze tym powiatowym. Mój poprzednik, świętej pamięci Marcin Niedziela, przegrał z chorobą i 17 września 2021 roku nas odszedł. To wszystko powoduje, rzutuje też na ocenę tych ostatnich 5 lat. I były momenty trudne, były momenty radosne. Wydarzyło się wiele dobrych rzeczy. Szczególnie trudnym wyzwaniem było poradzenie sobie najpierw z pandemią koronawirusa i ze wszystkimi aspektami tej sprawy, które na nas wtedy spadły. W ten czas zarówno powiat oświęcimski, w tym aspekcie główny prym wiódł pan wicestarosta Paweł Kobielżek i szpital powiatowy w Oświęcimiu, jak i wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydent pospieszyli z pomocą. To było naprawdę wielkie, niespodziewane, bardzo, bardzo trudne zadanie. Oczywiście do pomocy samorządowcom stanęły organizacje społeczne i tu też wielkie ukłony dla Państwa, którzy reprezentujecie te niezliczone stowarzyszenia, fundacje. Następnie przytrafiła się fala uchodźców. Ja chciałem powiedzieć, że od lutego do czerwca 2022 roku na teren Oświęcimia przyjęliśmy przeszło 2,5 tysiąca. To jest naprawdę wielka armia ludzi, która znalazła swoje schronienie w domach zwykłych obywateli. Bo tak naprawdę poznaje się wspólnoty po tym, jak radzi sobie w kryzysowych sytuacjach. Też naszym obowiązkiem jest to, żeby szukać zgody, pojednania i właśnie takiego współdziałania. Zapewne pan starosta tu znacznie więcej powie o roli samorządów i współpracy samorządów ziemi oświęcimskiej, ale to jest właśnie też przykład tego, że dzięki takiemu współdziałaniu możemy osiągnąć więcej. To współdziałanie odbywa się na różnych przecież poziomach. To przecież nasi partnerzy, czy to właśnie sołectwa, czy rady osiedlowe, to są też środowiska, grupy, które reprezentują bezpośrednio mieszkańców. Mamy od lat wypracowane ścieżki współdziałania. Dzięki temu udało się wiele, wiele zamierzeń inwestycyjnych i tych pozainwestycyjnych zrealizować w różnych obszarach, w obszarze edukacji, w obszarach społecznych, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia. To wszystko my przy współudziale szefów gmin robimy po to, żeby scalać społeczeństwo powiatu oświęcimskiego. I każdemu samorządowcowi życzę tego, by na swojej drodze spotkał takich ludzi, jacy są na tej sali. Nie tylko tu, w pierwszym rzędzie. Czyli zarówno samorządowcom, którzy przecież tworzą warunki rozwoju miasta, ale też i firmom, instytucjom, różnego rodzaju organizacjom, służbom. Chciałem także podziękować pracownikom, którzy pracują na rzecz właśnie społeczności lokalnej, ale wszystkim też, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do rozwoju miasta. Faktycznie, tu, w powiecie oświęcimskim, od lat współpraca układa się znakomicie. Kiedy grupa ludzi odpowiedzialnych chce podjąć się budowania wspólnoty, wyraża gotowość wzięcia odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, to żadne podziały, żadne różnice i żadne barwy nie przeszkadzają w tym, by działać skutecznie, wspólnie i konsekwentnie. Chciałem też podziękować każdemu Państwa indywidualnie i też, bo Państwo reprezentujecie przecież tak naprawdę grupy społeczne, które są tą siłą napędową naszych lokalnych społeczeństw. Stanowimy naprawdę jako społeczność dość zgraną i zjednoczoną ekipę. Jestem przekonany, że wspólnie w dalszym ciągu będziemy w tym nowym roku budować siłę i pozycję powiatu oświęcimskiego. I tu w tym miejscu obiecuję Wam, że Małopolska Zachodnia
nie będzie regionem zapomnianym. Ponieważ jesteśmy już za progiem nowego roku, to na ten rok wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, realizacji swoich planów zawodowych, życiowych i wszystkiego, czego Państwo sobie tylko zamarzycie. Spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ten rok upłynął pod znakiem wyborów parlamentarnych, wyborów rozstrzygniętych, no nie będę ukrywał, również i po mojej myśli. I tak to się w życiu poukładało, że czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby móc zrobić większy krok do przodu. Czasami człowiek coś przegra, myślę tu o wyborach do Senatu, żeby wygrać szansę o wiele większą. Więc ten ubiegły rok, choć ciężki, choć trudny, choć pełen niepewności, dla nas zarówno na tej niwie politycznej, jak i na tej niwie społecznej zakończył się dobrze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości, samych dobrych ludzi wokół, żebyśmy czerpali siłę właśnie z bycia razem, żebyśmy tworzyli to, co zarówno i pan starosta, pan wojewoda powiedział, właśnie taką jedną wielką rodzinę, drużynę i byli dumni naszego miasta, naszego powiatu. Wszystkiego dobrego. Do siega roku!